Uwaga! Nowy punkt usług w Sieradzu. Proponujemy m.in. pieczątki w dobrych cenach z bezpłatną dostawą do firm, zdjęcia do dokumentów, usługi poligraficzne, ksero, druk, wizytówki, własnoręcznie robione zaproszenia na każdą okazję. Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy usług grawerskich. Oferujemy również wyroby drewniane z grawerami, szklane trofea, puchary, statuetki. Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje. Odwiedź nas, ulica Strzelców Kaniowskich 4 w Sieradzu, obok Inwaru. Telefon 665-730-835. Wectra zaprasza na wielkie łupnięcie cen. Specjalnej promocji dla klientów Wectry telewizja, internet lub telefonia tylko za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Sprawdź to. Super telewizja w domu i poza nim za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Szybki internet stacjonarny i mobilny za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Telefonia komórkowa bez limitu z HBO Go też za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Łupnij ofertę dla siebie. Zadzwoń 601-601-601. Wectra. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13. Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Karolina Morawka, witam w serwisie informacyjnym ósemki Telewizji Regionalnej. Dzisiaj zobaczą Państwo podsumowanie roku Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łasku, nowy radiowóz w sieradzkiej Drogówce, utworzenie klubu prezydenckiego Solidarnego Miasta Sieradz, bal ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 10, ankieta walentynkowa. Komendant powiatowy Policji w Sieradzu przedstawił statystyki odnotowanych zdarzeń w ubiegłym roku oraz obszary działań funkcjonariuszy. Rozmawialiśmy także o priorytetach na bieżący rok. Policjanci z sieradzkiej komendy podsumowali rok 2018. O statystykach i analizach stanu bezpieczeństwa w powiecie sieradzkim rozmawialiśmy z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu Wojciechem Kuśmierkiem. Może cyfry nie są najważniejsze, bo statystyka co prawda jest w policji prowadzona i ona jest bardzo istotna, ale tylko pod względem analizy tego, co czynimy. I tak naprawdę to moim celem i myślę każdego funkcjonariusza jest praca jak najbardziej zaangażowana w dziedzinie zwalczania przestępczości, a ta statystyka to tak naprawdę tylko pokazuje, w których elementach jesteśmy dobrzy, mocni, ale także te elementy, które niestety musimy jeszcze skorygować i troszeczkę się w tym zakresie poprawić. W minionym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu oraz podległych mu komisariatach wszczęto łącznie 1499 postępowań przygotowawczych. Daje to tendencję spadkową popełnionych przestępstw. To nie do końca jest tak. Jeśli chodzi o postępowania wszczęte, to odnotowaliśmy spadek. Natomiast jeśli chodzi o postępowania
stwierdzone, czyli przestępstwa stwierdzone, odnotowaliśmy jednak nieznaczny wzrost. Ale to jest efektem kilku rzeczy. Z jednej strony to jest zmiana kodeksu karnego i penalizowania w sprawie niealimentacji. Drugie zagadnienie, które tu ma wpływ, to faktycznie rozwój w poszczególnych sprawach, czyli mamy jedno zgłoszenie, natomiast później prowadzone postępowanie pokazuje jednak, że to nie było tylko jedno przestępstwo, ale kilka innych i to powoduje, że ten element ulega wzrostowi. Najwięcej odnotowanych przestępstw, bo ponad 63%, to przestępstwa o charakterze kryminalnym. Bo to są przestępstwa szczególnie uciążliwe. To, co najbardziej nas, że tak powiem, nam doskwiera, to najistotniejsze kategorie, takie jak kradzież z włamaniem, kradzież, uszczerbek na zdrowiu, niszczenie mienia, a także narkomania i kradzieże pojazdów, których zresztą odnotowaliśmy akurat spadek w ubiegłym roku. Trwają prace nad poprawą monitoringu wizyjnego. Wiem, że takie prace trwają. Wiem, że miasto bardzo poważnie się do tego przygotowuje. Ja rozumiem i przyjmuję te wyjaśnienia czy informacje, które brzmią między innymi tak, iż ma być to bardzo profesjonalny, nowoczesny i kompetentnie i fachowo utworzony w zasadzie od nowa. Jak to dokładnie będzie przebiegało, tego nie wiem, to jest po stronie samorządu, ale jesteśmy ciągle do dyspozycji i jak tylko zostanie to działanie wdrożone, to mam zapewnienia, że będziemy uczestniczyć, a może inaczej, nasza opinia będzie brana pod uwagę w momencie tworzenia tego monitoringu. Natomiast wiem, że będzie to firma profesjonalna i wiem, że miasto wzoruje się już na innych samorządach, które takie systemy posiadają. Z policyjnych danych wynika, że rośnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2018 roku zanotowano tylko 65 wypadków drogowych. W ocenie roku do roku, tak jak już powiedziałem wcześniej, właśnie te dane statystyczne pokazują, jak pracuje. Tak? To bardzo dobry rok był, chociaż nigdy nie stwierdzę, że wszystko już jest zrobione, bo to też nieprawda. Ale faktem jest, że w 2018 roku odnotowaliśmy spadek ofiar wypadków drogowych, śmiertelnych. Odnotowaliśmy spadek osób rannych w wyniku zdarzeń drogowych. Odnotowaliśmy także spadek samych wypadków drogowych, a także i kolizji, których jest przecież najwięcej. Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Pomóc ma w tym praca w oparciu o krajową mapę zagrożeń. To jest bardzo dobre, myślę, narzędzie. Czy ono się sprawdza, to tak naprawdę pytanie dobre dla mieszkańców. Ale z mojego punktu widzenia uważam, że jest to jeden z kanałów komunikowania się lokalnej społeczności, mieszkańców z policją, bez żadnych konsekwencji, bo przecież tam nikt nie podaje swoich danych osobowych. My możemy tylko powiedzieć, że ono się już przyjęło, że mamy bardzo dużą liczbę tych zgłoszeń i sukces tej mapy to także chyba działanie policji, bo nie zostawiamy żadnego z sygnałów, które do nas docierają, bez weryfikacji. Ale korzystając z okazji, chciałbym też podkreślić, że ta mapa nie jest tylko dla policji. Ona jest dla wszystkich służb, które zajmują się bezpieczeństwem, choćby tylko w nieznacznym zakresie. Może także służyć innym podmiotom, które analizują tego typu zjawisko i potrzebują te informacje do innych spraw. Coraz częściej korzystają z niej dzielnicowi, a mieszkańcy mogą ją uzupełniać poprzez zgłaszanie miejsc interwencji stróżów prawa. Dzielnicowi to podstawa tej mapy, dlatego że w pierwszej kolejności to oni właśnie weryfikują te informacje. Jak działamy? Bo to jest może ciekawostka. Jeżeli w danym miejscu mamy zgłoszenie o jakimś zjawisku, które jest niekorzystne, tak? Może i przestępcze. Na przykład spożywanie alkoholu, które jest wykroczeniem w miejscu niedozwolonym. Albo na przykład złe, niewłaściwe parkowanie. To dzielnicowy to weryfikuje, czy polega to na prawdzie. I oczywiście nie chodzi o to, żeby od razu karać każdego z uczestników tego zjawiska, chyba że prawo tak stanowi i nie możemy zachować się inaczej. Natomiast głównie służy to do rozwiązania tego problemu. Czyli jeżeli jest niewłaściwe parkowanie, to już możemy domniemać, że być może jest tam za mało miejsc parkingowych. Pewnie to już jest problem nie jednej osoby, ale wielu osób, dlatego że to po prostu doskwiera. W tym momencie taki dzielnicowy nawiązuje kontakt z różnymi podmiotami, które mogą zmienić tą rzeczywistość. Czyli administrator obiektu,
W naszym przypadku to może być przedsiębiorstwo komunalne, spółdzielnia mieszkaniowa, prywatny właściciel, miasto jako gmina, czy też inna instytucja, która się tym zajmuje, na przykład powiat. Tak? Później możemy doprowadzić do debaty, spotkania, czyli osoby zainteresowane, nasi mieszkańcy, mogą głośno wyartykułować to, co powinni usłyszeć zarządcy. Takim słynnym miejscem jest przecież nasze skrzyżowanie ulicy Jana Pawła z 1 i 3 maja. Tak? To jest chyba dyskusja prawie dwuletnia. My wiemy o tym, znamy to miejsce, natomiast wiem, że sprawy mimo wszystko posuwają się troszeczkę i ta zmiana organizacji ruchu tam w niedalekiej przyszłości ma zostać dokonana. To także efekt naszych sygnałów, które docierają do zarządców i administratorów dróg wojewódzkich i krajowych, a także do prezydenta miasta Sieradza. W ramach współpracy z samorządami uzyskano potrzebną pomoc finansową. To jest tylko fragment tej współpracy. To jest taki fragment, który wykazany jest w żywych złotówkach, za co ja bardzo serdecznie, korzystając z okazji, dziękuję. Ale muszę powiedzieć, że są też samorządy, gminy, w których działa, funkcjonuje system SMS-owego alarmowania i z którego także i policja korzysta. Kiedy? Na przykład w przypadku spraw działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi. Każdy, kto jest zalogowany w tym systemie, dostaje informację SMS-em i uzyskuje informację, że szukamy mieszkańca danej gminy. Dla przykładu będzie to gmina Burzenin, gmina Brzeźnio, ale są także inne gminy, które też w tym systemie funkcjonują. Dzięki wsparciu samorządów na pewno sprawniej funkcjonują nasze komisariaty, które chciałbym podkreślić. Na dzień 1 stycznia zostały tak dowartościowane osobowo, że nie było żadnego wakatu. Oczywiście ta sytuacja jest dynamiczna i ona się będzie w ciągu roku zmieniać, ale to był priorytet zeszłego roku, aby w pierwszej kolejności zapełnić te jednostki, które bezpośrednio działają na rzecz lokalnej społeczności. Tak więc komisariaty plus służby prewencyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu. Czy w tym roku budowy nowego komisariatu doczeka się miasto i gmina Warta? Wiem, że sprawy posuwają się do przodu. Mam zapewnienia, że w tym roku będzie wykonana dokumentacja i przygotowane wszelkie elementy związane z pozwoleniem na budowę i rozpoczęciem przetargów z wykonawstwem. Jak to ostatecznie będzie, musimy chwilę poczekać. Natomiast póki co jest to przedsięwzięcie komendanta wojewódzkiego i mam zapewnienia, że na pewno ten komisariat powstanie. To zapytam jeszcze o najważniejsze plany na ten rok, jeżeli chodzi o sieradzką policję. Poprawa bezpieczeństwa to jedna, czy coś więcej? Stawiamy bardzo mocno na dzielnicowych. Myślę, że to podstawa. W końcu jest taka szansa, aby naprawdę wejść bardzo szeroko do społeczności lokalnej. Drugi temat to profilaktyka. Dzielnicowi bardzo się w to angażują, ale oprócz tego mamy także jeszcze inne elementy związane z tą działalnością, to przecież ruch drogowy, a także profilaktyk, którego wygospodarowanie jako osoby specjalizujące się w tej dziedzinie naprawdę ułatwia nam pracę. Myślę, że to pozwoli nam lepiej funkcjonować, być bardziej sprawnym, transparentnym i przyjaznym, zwłaszcza dla ofiar wszelkiego rodzaju przestępstw. Na ostatniej sesji w Łasku radni dyskutowali m.in. o zwiększeniu cen biletów MPK, dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dopłat do taryfy za wodę i ścieki. W Łasku odbyła się nadzwyczajna 7. sesja Rady Miejskiej. Jednomyślnie przegłosowano uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łask. Podjęto również uchwałę w sprawie zmian w bieżącym budżecie. Radni dyskutowali także w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na prowadzenie bieżącej obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zabrano głos na temat refundacji kosztów oraz zabezpieczenia pieniędzy z tego tytułu. Kiedy wprowadzano nowy system gospodarki odpadami, podjęliśmy decyzję, że tak zwany PSOK w skrócie, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w naszej gminie będzie prowadzony na terenie Zakładu Komunikacji Miejskiej. Generalnie te sprawy prowadzi Zakład Komunikacji Miejskiej,
A zatem my musimy zabezpieczyć jako gmina pieniądze na prowadzenie tego PSZOK-a. Kolejnym tematem obrad było podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kwoty dofinansowania za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia. Poruszono problem dofinansowania płac nauczycieli oraz wysokich podwyżek, których się domagają. Stawki, które są, nie odbiegają od ubiegłorocznych, z tym, że to 0,8 stanowi tam jakąś stawkę ogólną. I nie wiem, czy nad tym się należałoby zastanowić, czy ten fundusz jest centralizowany na poziomie gmin, tak, panie burmistrzu? I czy nie lepiej byłoby go dać dyrektorom, niech oni odpowiadają za to i wtedy komisja, która przyznaje te wartości złotowe, byłoby może lepiej, nie zajmowałaby czasu ważnych spraw pani naczelnik Wydziałowi Edukacji. Artykuł 70a ustawy Karta Nauczyciela nakłada taki obowiązek wyodrębnienia, także to nie jest jakieś nasze dowolne działanie. Wynika to z przepisów prawa. Dalej w uzasadnieniu państwo mają wymienione podmioty, z którymi musimy konsultować, albo inaczej, które opiniują ten projekt. Mamy wszystkie pozytywne opinie. Może ta uchwała być procedowana przez Radę Miejską. Radni wypowiedzieli się także w sprawie wcześniej podjętej uchwały dotyczącej lokalnego transportu zbiorowego, a mianowicie zwiększenia cen biletów. Pamiętamy tutaj tę uchwałę, dosyć obszerna, ona miała kilka stron. Tutaj pan dyrektor bardzo ładnie też uzasadniał to, dlaczego będzie musiała być ta podwyżka. I stricte w uzasadnieniu również to było napisane. Przeczytam może. Planowany wzrost cen od 1 lutego w wysokości około 15%. I teraz ja się pytam, co to jest to około 15%, jeżeli bilety na linii D jednorazowy zdrożał 50%, a miesięczny 70%. Na zarzut niedoprecyzowania uzasadnienia uchwały odpowiedział prezes ZKM w Łasku Mirosław Szafrański. Uzasadniałem tą podwyżkę, ja mówiłem o średniej 15%, ale średnio to nie znaczy 15% wszystkie nominały. I są ceny biletów podniesione o 6%, 5%, a niektóre, o których tu pan radny mówi, no 50 czy 60%, ale skąd się to wzięło, może powiem. Bilet, no, uważam, że to było niesprawiedliwe i myślę, że no, nie do końca się pokrywało, nie wiem, z trasą jakby przejazdu, bo bilet Sięganowa z Łopatek miesięczny, uczeń płacił 57 zł, a z Łasku do Pabiani 49 zł. Wiceprzewodniczący poruszył temat zlikwidowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca gminy Łask. Uzasadnieniem podjęcia takiej decyzji ma być małe zainteresowanie tym wydarzeniem. Gorącą dyskusję wywołał wniosek klubu Zjednoczonej Prawicy o przyznanie dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łask. Wniosek został przygotowany po wielu rozmowach z mieszkańcami. Burmistrz zapewnił, iż gmina podjęła już kroki w tym temacie i sprawdza, czy dopłaty są w ogóle możliwe. Policjanci z sieradzkiej drogówki otrzymali nowy, nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator, który pozwala udokumentować wykroczenia. Pojazd ma służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach w powiecie i wyłapywaniu piratów drogowych. Od niedawna Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu dysponuje nieoznakowanym radiowozem marki BMW z wysokiej jakości wideorejestratorem. Pojazd został zakupiony z funduszy Komendy Głównej Policji i służy głównie do patrolowania zarówno drogi ekspresowej S8, jak i innych dróg w powiecie sieradzkim. Wykroczenia popełniane przez kierowców są nagrywane, a wina sprawcy zostaje udokumentowana. W połowie stycznia jesteśmy właścicielem nowego radiowozu nieoznakowanego, który tutaj za mną stoi. Jest to samochód marki BMW wyposażony w wideorejestrator. Głównym celem prac tego pojazdu jest ujawnianie, mówiąc tak potocznie, piratów drogowych. Jest to samochód z silnikiem dwulitrowym, prawie 250 koni i automatyczna skrzynia biegów. Możemy go spotkać na wszystkich drogach. S8 oczywiście jak najbardziej, ponieważ na tej drodze dochodzi do dużej ilości zdarzeń drogowych, także wizyta takiego pojazdu jest bardzo wskazana, ale pozostałe drogi naszego powiatu również są patrolowane przez ten pojazd. Są to samochody bardzo przydatne w codziennej służbie.
Wszystkie wykroczenia, które są popełniane przez kierujących, są nagrywane, także nie ma wątpliwości co do sprawcy. Każdy kierujący sobie może obejrzeć nagranie i zobaczyć, co złego zrobił. Jeżeli nie zgadza się z decyzją policjantów, sprawę kierujemy do sądu, gdzie załączamy materiał jako dowód sprawy. Wtedy sąd ocenia zachowanie kierowców. Tak, ten pojazd nie rzuca się bardzo w oczy i niestety kierujący czasami zapominają, że na naszych drogach obowiązują przepisy ruchu drogowego, ograniczenia prędkości. Także czasami kierowcy się dziwią, że coś takiego, że taki samochód pokazuje im sygnał do zatrzymania. Na terenie naszego powiatu pojawiają się również inne radiowozy tego typu wyposażone w wideorejestrator, a nasz samochód również pełni służbę na terenie innych powiatów. Wideorejestrator jest nowej generacji, czyli nagrywa bardzo dobrej jakości, także nie ma wątpliwości co do sprawcy jakby danego wykroczenia. Urządzenie pozwala nam zrobić zbliżenia, także jest to dobre narzędzie i każdy, kto popełni wykroczenie, no może zobaczyć, co złego zrobił. Policjanci wiedzą, w jaki sposób pracować tego typu urządzeniami, bo są odpowiednio przeszkoleni, także nie ma wątpliwości i każdy, kto zobaczy nagranie, no, będzie musiał się uderzyć w pierś, że jednak coś złego zrobił na naszej drodze. Dzięki współpracy sieradzkiej policji z samorządami nowych radiowozów doczekały się komisariaty w Błaszkach, Złoczewie oraz Warcie. W Sieradzu powstało nowe ugrupowanie, jest to Klub Prezydencki Solidarnego Miasta Sieradz, w którego skład wchodzi część radnych z SMS-u. Od pewnego czasu w klubie Solidarne Miasto Sieradz radni mieli coraz bardziej odmienne zdania. Prezydent Paweł Osiewała postanowił utworzyć Klub Prezydencki Solidarnego Miasta Sieradz, do którego należy część radnych z SMS-u. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy włodarza miasta. Przypomnę Państwu, że startowałem w wyborach z Komitetu Wyborców Solidarne Miasto Sieradz po to, aby sformalizować działalność 7 radnych, którzy są w Komitecie Solidarne Miasto Sieradz. Taki komitet został zawiązany. To jest inicjatywa radnych, tych, którzy byli kandydatami Solidarnego Miasta Sieradz. I dlaczego prezydencki? To jest jakby wskazanie kierunku, w którym chcemy iść, czyli prezydent, który ma być integratorem tych wszystkich działań, komitet otwarty dla wszystkich. Tu, jak Państwo również popatrzyliby na listy, które były przez nas układane, tam znajdowało się miejsce dla różnych środowisk. Bardzo skrajnych prawicowo, ale również i takich, którzy gdzieś w swojej przeszłości mieli lewicę wpisaną. Także gorąco zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby w takim komitecie działać. Jesteśmy bardzo otwarci i myślę, że to będzie zaczynek do tego, aby budować przyszłość Sieradza właśnie na tych solidnych podstawach tych 7 radnych, którzy dziś są w Radzie Miasta. W składzie klubu prezydenckiego nie ma radnych Beaty Jacyszyn i Jolanty Pietrus. No tak, startowały z SMS-u, to trudne również dla mnie pytanie, ale drogi nasze gdzieś rozeszły się. Szanujemy się, jestem pełen uznania dla koleżanek za 4 lata pracy poprzedniej, w poprzednich latach, ale dziś trochę jest na mnie po drodze, ale to nie wyklucza, że w komitecie kiedyś znajdą się. Cały czas na ten temat może nie rozmawiamy dziś, ale gdzieś z tyłu głowy ta rola jest. Koleżanki postawiły bardziej na stronę, tą, którą dzisiaj widać po stronie przy stole prezydialnym. Także sami Państwo wiecie, jakie emocje były przy wyborze przewodniczącego Rady Miasta i to jest autonomiczna decyzja koleżanek. Jeżeli byśmy poszli jeszcze krok dalej, to pokazuje to, że tak naprawdę jesteśmy grupą ludzi o bardzo różnych poglądach i tutaj nie ma partyjnych zaleceń, nie ma partyjnych poleceń. Każdy będzie realizował zadania związane z wykonywaniem mandatu radnego tak, jak to potrafi najlepiej i w otoczeniu, które najbardziej mu pasuje. W najbliższym czasie zapytamy o tą sytuację radnych. W tym roku część młodzieży ukończy ostatnią klasę podstawówki. Zwieńczeniem tego etapu edukacji oprócz egzaminu jest także bal ósmoklasistów. Sprawdziliśmy, jak uczniowie bawili się podczas tego ważnego dla nich wydarzenia i jak będą wspominali czas spędzony w szkole podstawowej.
W tym roku po raz pierwszy swoje bale mają ósmoklasiści ze szkół podstawowych. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli również udział uczniowie ze szkoły podstawowej nr 10 imienia Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu. Bal był okazją do podziękowań dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców. Dziś rodzice zorganizowali dla swoich uczniów, dla swoich dzieci, a naszych uczniów pierwszy bal ósmoklasisty. Mam nadzieję, że to tradycja szkoły, że takie bale będą się odbywać, bo należy do tej grupy osób, wiadomo, że opinie są różne, które sądzą, że po trudach również nauki, pracy, również fajnie, jeśli jest taki moment odpoczynku, relaksu i zabawy. Podczas dzisiejszego wieczoru oczywiście życzę im udanej zabawy i tego, żeby ten dzisiejszy bal był naprawdę kiedyś również miłym wspomnieniem lat młodości. A tak na przyszłość już oczywiście życzę, aby zdobyły dobre wyniki na egzaminach, które jednak będą ważną częścią rekrutacji. No i wyboru dostania się do tych wymarzonych, tych takich planowanych szkół, by mogły dalej się rozwijać i planować swoją przyszłość. Ósmoklasiści kończą kolejny etap swojej edukacji. Przed nimi jeszcze kilka miesięcy wytężonej nauki i przygotowań do egzaminów. Swoimi wspomnieniami oraz planami na przyszłość podzielili się przyszli absolwenci szkoły. Będziesz tam czupolona za pierwszy raz? Tak, pierwszy. Jak te próby przebiegały? No, bardzo fajnie, nauczyciele byli bardzo w porządku i wszystko dobrze przebiegło. To pierwsze takie wydarzenie ważne dla Was, pierwszy bal. No tak, dokładnie. Wcześniej już nie mieliśmy takiego balu, no i pierwszy raz. Polubię swoją klasę, wychowawcę. I powiem, że szkoła też jako szkoła jest bardzo fajna. Nauczyciele są większość w porządku. Kolegów z klasy też mam dobrych, koleżanek. Do liceum no, przygotowuję się cały czas, no bo testy niedługo, a tak to dobrze. Cały dzień się przygotowywałem, szczerze mówiąc, od rana. Tam fryzura i tak dalej. Garnitur też widzę, nowy, piękny? No tak, nowy, kupiony bardzo niedawno. Czy będziecie tańczyć poloneza? Tak, będziemy tańczyć poloneza we dwóch. Jak, razem? Nie. Jak trwały przygotowania do tego poloneza, jak próby? Przygotowania do poloneza trwały bardzo długo. Przygotowywaliśmy się już zaczęliśmy się przygotowywać jakieś 3 miesiące temu. No i teraz nawet jeszcze przed balem trochę poćwiczyliśmy. Wydaje mi się, że wyjdzie całkiem okej. A jak czujecie się przygotowani do liceum? No dobrze, no 8 lat nauki, no to jak można lepiej się czuć? No podstawówkę będę na pewno wspominał bardzo dobrze, no a klasa też była fajna. No. Jak się przygotowywałeś do tego balu? No w sumie tylko kosmetyczka i byłam u fryzjera, a tak to miesiąc wcześniej tylko sukienkę szyłam, ale aktualnie jesteśmy na strój galowy, no bo poloneza tańczymy. Sądzę, że będzie super, ćwiczyliśmy bardzo długo. Nawet przed przyjazdem tutaj innych gości ćwiczyliśmy od dobrych 3 miesięcy w sumie, można tak to nazwać. 3 miesiące. Tak, coś takiego. Jak będziecie wspominały swoją klasę? Idą po całą podstawówkę. Ojeju, no super. Moja klasa jest bardzo zżyta i uważam, że to są naprawdę świetni ludzie i będzie mi ich brakować przez te najbliższe lata w liceum. A ty jak ich wspominasz będziesz? Raczej dobrze, no 8 lat i dużo osób też znam z przedszkola. Także nie wydaje mi się, że będę kogoś źle wspominać, raczej dobre wspomnienia. A za którym nauczycielem najbardziej będzie się tęsknić? Ojeju, ja chyba będę tęsknić za moją panią od chemii, panią Wymersowicz. Pozdrawiam, bo naprawdę świetna kobieta, naprawdę potrafi uczyć. Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie pierwszą parę prosi. Za podkomorzem szereg pary się gromadzi, dano hasło, zaczęto taniec, on prowadzi. Bal ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu Anno Domini 2019 uważam za otwarty. Poloneza czas zacząć.
po uroczystej kolacji nadszedł czas na wyśmienitą zabawę w rytmach tanecznej muzyki. I panowie, proszę, panie, zapraszam. Uwaga, i pierwszy raz wszyscy razem głośno! Trzeba było kupić sukienkę, buty, zrobić paznokcie, pójść do fryzjera, ale wszystko bardzo szybko. Jak będziesz wspominała swoją klasę i podstawówkę? Bardzo dobrze, klasa jest bardzo fajna i szkoła tak samo. A ty jak będziesz wspominała tą szkołę? Bardzo dobrze, klasa była zżyta bardzo i myślę, że te wszystkie lata były bardzo super, więc będę bardzo dobrze wspominała. Myślę, że przydało mi się dość dużo nauki, prawda, do egzaminów, ale damy radę. Przeżycie. No, na pewno duży stres, czy wszystko się uda. Właśnie tak naprawdę niedawno sobie uświadomiłam, jak mało czasu nam zostało razem i że z większością osób jednak musimy się nie spotkać, bo jednak potem będzie dość dużo nauki i właśnie jednak taki dość duży smutek, że jeszcze tak mało czasu, bo po tylu latach spędzonych razem będzie ciężko się rozstać. Klasy
tej szkoły na pewno będę wspominała dobrze. Jest to fajny okres, szczególnie te dwa lata. A nauczyciela, którego ci będzie najbardziej brakować? Na pewno wychowawczyni, no bo z nią się spędza najwięcej czasu. Tak się bawi, tak się bawi. I uwaga! Obrót! No to uwaga, jeszcze raz wszyscy głośno! I hej! I hu! Ha! Obrót! I brawo! Idziemy w prawą stronę, wszyscy razem! Brawo, szybciej, szybciej, przyspieszamy! I uwaga, i gotowi! Raz, dwa, trzy, do środka, hej! I hu! Teraz sami panowie, faceci do środka, uwaga! Raz, dwa, trzy i... Hej, baby! Uczniowie włożyli wiele pracy i wysiłku w próby poloneza. Przygotowali własny układ tańca, który zaprezentowali w zabawnej formie. Polonez, część druga, także zapraszam serdecznie.
do balu, przygotowania. W sumie czas zleciał szybko, nie miałam czasu, żeby się za bardzo przygotować. I tak, no jakoś dzisiaj na spontanie to bardziej wyszło. To jest 8 lat, to jest bardzo, jesteśmy zgrani i jest, no bardzo, będzie mi przykro, że się rozstajemy z tą klasą. Szkoła też naprawdę, nauczyciele, wychowawczyni. Padało, dużo wina się piło i mało się spało, tak zaczęła się wakacyjna przygoda. On był jeszcze młody i ona była młoda. Zakochani przy świetle księżyca nocami chodzili długimi leśnymi ścieżkami. Tak mijały tygodnie, lecz rozstanie nadszedł czas. Zawsze mówił jedno zdanie: no jeśli chcę, ty kochanie, ostatniego dnia tych pamiętnych wakacji kochali się na mnie. Do środka, na zewnątrz, przejście, do środka, na zewnątrz i przejście, i idziemy do przodu. Do środka, na zewnątrz i przejście. I jedziemy! Oczywiście w międzyczasie jeszcze podziękowania dla pani. Zapraszamy ją tutaj na parkiet, na środek. Za nią już jeden długi rok, od zrobienia.
jesteś taka jak ja. Robisz to, ale lubisz troszkę pomarudzić. Później jest jak jest, a ja tak jak ty. Lubię to, lubię, może trochę się gubię. Taki jestem, wiesz, jesteś taka jak ja. Robisz to, ale lubisz troszkę pomarudzić. Później jest jak jest, a ja tak jak ty. Lubię to, lubię, może trochę się gubię. Taki jestem, wiesz, jesteś taka jak ja. Raz, dwa, trzy i... Mama, she say rolling butter, papa, he say holy moly. Dobro! Everybody wanna chocolate. Dobro! Everybody wanna chocolate. Dobro! Everybody say a chocolate. Tradycja obchodzenia walentynek w Polsce sięga lat 90. Tego dnia panowie obsypują kobiety kwiatami i czekoladkami. Wielu osobom podoba się to święto, choć niektórzy uważają je za niepotrzebne. Zobaczmy, co sądzą o tym mieszkańcy Sieradza. 14 lutego już od samego rana spotkać można mężczyzn z czerwonymi różami. Florystki mają tego dnia wiele pracy. Półki sklepowe uginają się pod ciężarem lizaków i kartek w kształcie serc. Postanowiliśmy zagłębić się w tradycję święta zakochanych. Czy obchodzi pan walentynki? Nie, bo nie mam z kim. Nie, już nie. Jeżeli ktoś kogoś kocha, to się to wyznaje po prostu w ciągu normalnego dnia, a nie po prostu w ten jeden określony. Uchwalony. Miłość po prostu to jest coś, co się czuje, a nie po prostu trzeba to pokazać. Jak są dwie osoby i one coś do siebie czują, to mają taki dzień, który mogą sobie to pokazać tak w taki sposób niecodzienny, tylko taki szczególny. A czy uważa pani, że walentynki są potrzebne? Potrzebne, pewnie, że są potrzebne. No, walentynki, jak sobie tak młodzi wręczają serduszka, czy jakąś tam słodycz. No fajne święto zakochanych. A jak je spędzacie zazwyczaj? U przyjaciółka. Seriale. A czy jest potrzebne? Myślę, że tak, takie małe święto dla par. No.
niż dla przyjaciół. A pamięta pani swoją walentynkę pierwszą? No nie jestem za stara, nie było wtedy takich rzeczy. Czy obchodzą państwo walentynki? Nie. Nigdy? Nie. Ale państwo widzę zakochani, to chyba troszkę. No, młodzi się cieszą. Myśmy to już przerabiali dawniej. No. A państwo jak obchodzą? No jak my obchodzimy, no, no to jak dawniej było obchodzone. Kawka, jakieś ciasteczko. No. Czyli romantycznie. A, romantycznie, tak. W tym wieku trzeba. Geneza Święta Zakochanych rozpoczyna się od III wieku. Patron zakochanych, biskup Walenty, który łamiący zakaz błogosławił śluby młodych legionistów, został wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Według legendy jego narzeczona pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Walenty został skazany na śmierć. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku. Ta miłosna historia przełożyła się na kultywowanie Święta Zakochanych właśnie tego dnia. Pamiętajmy, miłość powinniśmy okazywać na codziennie, nie tylko od święta. Czy ta tradycja jest potrzebna, a może to jedynie komercja? Odpowiedź pozostawiamy państwu. Wszystkim zakochanym życzymy wielu wspólnych lat, miłości i szacunku, a singlom życzymy wiele wytrwałości i powodzenia w znalezieniu swojej drugiej połówki. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. W dniach 16 i 17 lutego odbędą się pierwsze mecze pierwszej rundy play-off. Drużyny będące wyżej w tabeli po rundzie zasadniczej będą gospodarzami pierwszego spotkania. Tubondzin Volley Mosiry Sierad zmierzy się z AZS 2020 Częstochowa w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu o godzinie 18. Zwycięzca tej rywalizacji zagra w drugiej rundzie play-off z wygranym z pary Spała Wilki. Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu zaprasza na zajęcia feryjne. 11 i 12 lutego w godzinach od 10 do 15 odbędą się warsztaty plastyczne, lepienie i malowanie brył. W środę 13 lutego oraz w piątek 15 lutego od godziny 10 zapraszamy na warsztaty plastyczne pod tytułem Teatr Cieni. W programie wykonywanie kartonowych masek, prezentacja na ekranie cieniowym oraz przygotowanie krótkich etiud teatralnych. 14 lutego od godziny 15 do 22 zorganizowane zostaną zamiejscowe warsztaty taneczne i plastyczne we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Złoczewie. Warsztaty taneczne odbędą się 15 lutego oraz w dniach od 19 do 21 lutego w godzinach od 10 do 15. Na warsztaty wokalne zapraszamy 18 lutego o godzinie 10, a także w dniach od 19 do 21 lutego od godziny 11. Deklaracja udziału w zajęciach feryjnych jest dostępna na stronie internetowej ZPWP. Witam serdecznie. Chciałem wszystkich mieszkańców Sieradza i całej okolicy zaprosić na koncert ojców założycieli Lubelskiej Federacji Bardów, czyli Janka Kondraka, który jest wybitnym artystą bardem polskim, ale myślę, że światowego formatu, Marek Andrzejewski i Piotrek Selin. Najważniejsze postacie, ojcowie założyciele Lubelskiej Federacji Bardów w Sieradzu o godzinie 18.00 23 lutego. Zachęcam wszystkich, bilety do nabycia na stronach Sieradzkiego Centrum Kultury i w kasie Sieradzkiego Centrum Kultury. Zapraszam. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu posiada do zbycia na korzystnych warunkach w ramach przetargu ustnego lokal mieszkalny nr 8 położony w Sieradzu przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 8 o powierzchni użytkowej 53,8 m2. Wartość rynkowa lokalu wynosi 149 600 zł. Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu 21 lutego 2019 roku. O godzinie 9 przetarg ograniczony dla członków spółdzielni. O godzinie 10 przetarg nieograniczony. W siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b.
Szczegółowe informacje dotyczące lokalu oraz warunków przetargu dostępne są na stronie internetowej spółdzielni www.ssmsierac.pl w zakładce Komunikaty Przetargi oraz w siedzibie spółdzielni Sala Obsługi Interesantów. Telefon 43 826 65 70. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu serdecznie zaprasza młodzież do udziału w konkursie Znam swój język ojczysty, edycja 2019. Jego celem jest promowanie poprawnej polszczyzny i bogactwa języka polskiego z okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 8 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów z terenu Sieradza i powiatu sieradzkiego. Odbędzie się 6 marca 2019 roku w siedzibie biblioteki. Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel języka polskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczniów. Zgłoszenia potrwają do 1 marca. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej. Serdecznie zachęcamy do udziału. Wszyscy ci, którzy spędzają ferie w Łasku, nie będą narzekać na nudę. Pływalnia miejska zapewni w tym okresie darmowe wejściówki dla dzieci i młodzieży do 16 lat z gminy Łask. 11 i 19 lutego w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na naukę nurkowania, a 20 lutego odbędą się feryjne zawody o słodkie nagrody. Biblioteka wspólnie z Muzeum Historii Łasku przygotowała sporo niespodzianek. Wśród nich znalazły się m.in. walentynkowe warsztaty plastyczne, tworzenie biżuterii, lekcje robienia pizzy oraz gry i zabawy historyczne. Przewidziano także wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz spotkanie z policjantami w ramach bezpiecznych ferii. Na ferie wiele atrakcji przygotował także Łaski Dom Kultury, gdzie codziennie w godzinach od 10 do 14 organizowane będą liczne warsztaty. Wśród nich m.in. zajęcia wokalne, taneczne i teatralne oraz warsztaty filmu animowanego dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji o feriach na plakatach oraz w placówkach i na stronach internetowych. Dzieci i młodzież zapraszamy do zapoznania się z ofertami, jakie przygotowano na okres ferii zimowych w Sieradzu. Od 11 do 15 lutego szkoła podstawowa nr 4 w godzinach od 9 do 14 zaprasza na zajęcia taneczne, gry i zabawy ogólnorozwojowe oraz zajęcia na lodowisku. Od 18 do 21 lutego szkoła podstawowa nr 6 zaprasza na zajęcia sportowe w programie mini piłka koszykowa, piłka halowa, piłka siatkowa, unihokej i inne gry zespołowe. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 9 do 14. Od 11 do 15 lutego w szkole podstawowej nr 9 odbędą się zajęcia sportowe, turniej piłki ręcznej, nożnej, mini koszykówka, gry zespołowe, zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne. Zapraszamy w dniach od 11 do 13 lutego w godzinach od 9 do 12 oraz od 14 do 15 lutego w godzinach od 9 do 13. Od 18 do 22 lutego szkoła podstawowa nr 10 zaprasza na rozgrywki w piłkę koszykową oraz inne zajęcia rekreacyjno-sportowe. Od 11 do 22 lutego w zespole szkół katolickich będą realizowane zajęcia pozalekcyjne i sportowo-rekreacyjne. Od 11 do 15 lutego szkoła podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, wyjście na lodowisko, mini piłka siatkowa, piłka nożna i koszykowa, turniej tenisa stołowego, a także gry i zabawy zespołowe w godzinach od 8 do 13. W dniach od 11 do 15 lutego od godziny 10 do 12 w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu odbędą się warsztaty mydlarskie, ceramiczne, robienie biżuterii z dżinsów oraz ramek na zdjęcia. 17 lutego zapraszamy na spektakl dla dzieci Wielki Odkrywca, a 18 lutego na warsztaty w godzinach od 10 do 12 i od 12.30 do 14.30 w Teatrze Miejskim. Od 12 do 16 lutego w godzinach od 8 do 21 udostępniona zostanie w holu teatru wystawa Fascynujący świat pająków i skorpionów, na którą składają się żywe zwierzęta i obiekty.
Organizujemy wycieczki szkolne, przewozy turystyczne i okolicznościowe. Obsługujemy wyjazdy tak, jakbyśmy sami chcieli być wożeni. Nasze autokary przed wyjazdami poddawane są szczegółowym badaniom przez doświadczonych diagnostów. Nasza podstawowa zasada – autokar sprawny, bezpieczna jazda. Współpracujemy z policją, ponieważ najważniejsze dla nas jest Wasze bezpieczeństwo. Kierowcy badani są na trzeźwość, a policjanci dokładnie sprawdzają pojazdy. Wasze dzieci są bezpieczne w naszych autokarach. Jesteśmy dla Was, byście mogli czuć się bezpiecznie. Posiadamy doświadczenie w organizacji przewozów. Liczy się dla nas komfort jazdy, wygoda i bezpieczeństwo podróżowania. Utrzymujemy wyjazdy na wysokim poziomie. Doświadczeni kierowcy i nasze nowoczesne autokary gwarantują udane i bezpieczne podróże. Firma Ekowiatr. Specjalizujemy się w zakresie administrowania i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Wyróżnia nas wieloletnia praktyka na rynku nieruchomości, na którym działamy nieprzerwanie od 2008 roku. Stawiamy na wszechstronną obsługę, począwszy od protokolarnego przejęcia nieruchomości, przez stały nadzór administratora, techniczną obsługę nieruchomości oraz obsługę księgowo-finansową, aż do reagowania na codzienne problemy i potrzeby mieszkańców. Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz dodatkowych usług rozszerzonych o współpracę z profesjonalnymi firmami. Pośredniczymy w zawieraniu umów z firmami zapewniającymi stały dopływ ciepła, wody, energii elektrycznej i innych mediów. Dzięki szerokiej działalności, jaką prowadzimy na terenie kilku miast, mieliśmy do czynienia ze zróżnicowaną specyfikacją nieruchomości, dlatego wiemy, że każda nieruchomość wymaga odrębnego podejścia i zastosowania odpowiednich dla niej rozwiązań. Pomagamy także w przeprowadzeniu inwestycji budowlanych, począwszy od etapu planowania zakresu inwestycji, dopełnieniu wszelkich formalności w urzędach poprzez pomoc w wyborze wykonawcy i nadzorze nad przebiegiem prac. Jesteśmy przygotowani do udzielania wyczerpujących informacji w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań oraz troska o jakość obsługi i interesy zarządzanych wspólnot pozwoliło nam zbudować zaufanie właścicieli lokali. Zapraszamy do współpracy. Nasza siedziba znajduje się na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4/3 w Łasku. Telefon 43 675 53 15. Szukasz relaksu, wypoczynku i rekreacji? Wybierz Termy Uniejów. Każdy gość poczuje się tutaj jak w kapsule zdrowia i witalności. Posiadamy w swojej ofercie kompleks basenowy oraz komorę lodową. Goście mają także okazję skorzystać z saun, dysz, biczów, jacuzzi i wielu innych. Woda geotermalna to także niezwykłe odświeżenie skóry działające nie tylko pielęgnacyjnie, ale i zdrowotnie. Zabierz ze sobą rodzinę, a przekonasz się, że czeka tu na Ciebie wiele zabawy i atrakcji. Gwarantują Wam to Termy Uniejów. Apache! Sobie na telewizję w domu. Apache! Także i poza nim. Telewizja w domu i w plenerze. W ofercie domowo-mobilnej Tami Tu od Wektry. Tylko za 45 zł. Zadzwoń 601-601-601. Wektra. Tami Tu. W dzisiejszym programie to wszystko. Nasze materiały są dostępne także na stronie internetowej 8tvr.pl oraz na Facebooku. Na przeglądy wydarzeń i zapowiedzi weekendowe zapraszam w piątek o godzinie 18:00. Do zobaczenia.